Ta historia zdarzyła się naprawdę. Cofnijmy się troszkę w czasie. Są lata 90. XX wieku. Młoda dziewczyna popełnia samobójstwo po obejrzeniu zdjęcia, które znalazła na pewnej grupie dyskusyjnej. Zdjęcie przedstawia niezidentyfikowaną postać, która opisywana jest często jako kobieta. Zdjęcie jest bardzo zniekształcone, więc opisanie jej wyglądu jest praktycznie niemożliwe. Oświetlone jest bardzo mocnym światłem, którego źródło znajduje się za kamerzystą, lub on sam jest jego źródłem. Czy jest to lampa błyskowa, ręczna latarka, czy reflektor? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy, ponieważ źródło obrazu nigdy nie zostało zidentyfikowane. Kobieta wydaje się nie mieć żadnych rysów twarzy, a co tworzy sprawę jeszcze bardziej tajemniczą, to to, że posiada ona parę przeraźliwie cienkich, kościstych odnóży. Bardzo podobne występują u pająków. Ci, którzy widzieli to zdjęcie lub po prostu słyszeli jego historię, nadali jej nazwę The Wanderer. Pierwsze konto znane jako Wanderer pojawiło się w roku 1996. Jane była studentką, która bardzo interesowała się zjawiskami paranormalnymi. W czasie świąt pojechała ona w odwiedziny do swoich rodziców. W tym właśnie czasie natknęła się, przeglądając różne fora o tematyce paranormalnej, na temat o zdjęciu The Wanderer. Załączone w nim było wspomniane wcześniej zdjęcie i jedno zdanie. W sumie pytanie. Widzisz mnie? Ja też cię widzę. Dziesiątki innych użytkowników także czytało temat, opisując swoje uczucia związane ze zdjęciem. Większość nie była jakoś szczególnie przerażona ani zdjęciem, ani historią. Uważali, że to po prostu zabawa. Niektórzy z nich jednak narzekali na ostre bóle głowy podczas oglądania obrazka. Według rodziny Jane to właśnie od tamtego momentu zaczęła miewać nocne koszmary. Szlochając, zaklinała się, że każdej nocy kobieta ze zdjęcia pojawia się u niej w oknie. Zazwyczaj tylko stoi i wpatruje się w nią. Czasem przejeżdża po oknie swoimi pajęczymi kończynami, jakby chciała dostać się do środka. Jane zeznała także, że nie była w stanie poruszać się w jej obecności. Tak jakby trzymało ją wiele niewidzialnych rąk. Nawet gdy ze strachu zamykała oczy, i tak nadal przerażający obraz nawiedzał jej wyobraźnię. Jej rodzina była pewna, że córkę przeraziło zdjęcie, na które natrafiła w internecie. Zbagatelizowali całą sprawę, mówiąc, że musi ponieść skutki swoich działań. Jednak wszystko zmieniło się, gdy Jane wyznała, że tajemnicza postać podąża za nią o krok, także podczas normalnych czynności jak szkoła, gotowanie czy spacer. Była przekonana, że jest ciągle przez nią śledzona. Widziała ją nawet wtedy, gdy była w pomieszczeniu pełnym ludzi, czy w miejscu publicznym. Nikt oprócz niej nie potrafił dostrzec tajemniczego prześladowcy. Rodzice zaczęli martwić się o zdrowie psychiczne Jane, ale poprzestali jedynie na zapewnieniach, że Wanderer nie jest prawdziwa. Jednak z dnia na dzień stan psychiczny Jane zmieniał się na gorsze. Aby nie zasnąć w nocy, próbowała różnych sposobów. Zaczęło się niewinnie. Piła dużo mocnej kawy i starała się spędzić czas aktywnie. Szybko jednak przestało to działać i aby nie zasnąć, zaczęła się ciąć i przeraźliwie krzyczeć w ciągu nocy. Przez bardzo długi czas nie spała w ogóle. Była przekonana, że jeśli jeszcze raz zaśnie, ta kobieta ze zdjęcia pojawi się i tym razem zabierze ją ze sobą. Jej rodzina wiedziała, że nie można już tylko czekać i być dobrej myśli. Jane potrzebowała pomocy specjalisty. Tylko kogo? Egzorcysty? Psychiatry? Wszystko, aby tylko pomóc ukochanej córce. Rodzice wreszcie postanowili coś zmienić. Jednak gdy matka Jane zapukała do pokoju córki, nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Przerażona po cichutku otworzyła drzwi, aby nie przeszkodzić ani nie przerazić Jane. W pokoju wciąż panowała głucha cisza. Nie leżała ona na swoim łóżku. Nie siedziała przy komputerze. W ogóle wyglądało na to, że wcale nie była w swoim pokoju. Jednak w pewnym momencie w matce Jane coś drgnęło. Postanowiła sprawdzić jeszcze schowek, który znajdował się w pokoju Jane. Tam groteskowo powiginana leżała w kącie Jane. Strugi krwi płynęły po jej białej sukience. Jane poderżnęła sobie gardło. W zaciśniętej ręce trzymała poplamioną krwią kartkę, na której widniała taka oto wiadomość. Teraz już mnie nie dostanie. Przypadek Jane nie jest jednak odosobniony. Praktycznie przez całe lata 90. dziesiątki innych osób zginęło lub popełniło samobójstwo po obejrzeniu zdjęcia. Na przełomie roku 2000 i 2001 obraz tak szybko jak się pojawił, tak szybko zniknął.
Pomimo moich wszelkich starań nie byłem w stanie go odszukać. Wszystko zmieniło się całkiem niedawno. Na pewnym forum dyskusyjnym założyłem temat, który poruszał kwestie zdjęcia i legendy, które ze sobą niesie. Robiłem tak już wiele razy i zazwyczaj była przynajmniej jedna lub dwie osoby, które słyszały historię, ale nikt z nich nigdy nie widział obrazka. Tym razem było inaczej. Wkrótce po opublikowaniu tematu otrzymałem wiadomość e-mail. O temacie: widzę cię. Widzisz mnie? Ja ciebie też. Do wiadomości zostało dołączone zdjęcie. Nie ma możliwości, aby sprawdzić, czy to oryginalny Wanderer, ale muszę cię ostrzec. Ten obrazek jest teraz na miniaturce, a ty patrzysz na niego na własną odpowiedzialność.